Ale piękne smyki. Miałaś motyle w brzuchu, Agata? Oj, bardzo. Agata Aleksandrowicz, fanka Johna Bon Jovi. Tak. To od tego zacznijmy, to najważniejsze. No i to myślę, że Państwo kojarzą Agatę przede wszystkim z bloga hafia.pl i jako promotorkę karmienia piersią, ale również jako założycielkę fundacji promocji karmienia piersią. Tak. Dobry wieczór, Agato. Dobry wieczór. Obok Agaty, może po prawej stronie, Paulina Róg. Dobry wieczór. I jak tutaj Agata mi podesłała wasze biogramy, to napisała coś takiego. Dietetyk z pasji i wykształcenia. Zgadza się? Tak. Dobrze, za chwilę to rozwiniemy. I Monika Lewandowska. I teraz z wykształcenia pedagog specjalny, z pasji fotograf. Ja sobie dopisam, a z miłości mama dwóch córeczek. Oj, pięknie napisane. Witam bardzo wszystkich. Witajcie, bardzo się cieszę, że jesteście u mnie i zwłaszcza w takim temacie, na który patrzycie każda inaczej, bo zajmujecie się niby tym samym, ale od innych stron. Zacznijmy może, Agatę to znacie wszyscy pewnie, zacznijmy od Pauliny. Wezmę sobie ściągawkę, trochę będę szumiał tutaj. Jesteś dietetykiem z pasji i wykształcenia. No to rozwijmy to, co takiego jest pasjonującego właśnie w dietetyce. W zasadzie sam fakt mojego kierunku studiów, jaki wybrałam, to już był takim momentem, kiedy wiedziałam, co chcę robić od początku i dlatego ta pasja. Lubię też gotować, lubię jeść. Dla mnie jedzenie jest przyjemnością i staram się też tą przyjemnością zarażać innych i uczyć, jak dobrze jeść, zdrowo jeść. I dlatego uznałam to jako pasję. Ale jesteś nie tylko teoretykiem, ale też praktykiem, bo przerabiasz to na własnym dziecku. Tak, właśnie. Mam 2-letniego synka, który odżywiany jest mlekiem mamy, ale oprócz tego właśnie wprowadzamy nowe pokarmy metodą BLW i też o tym przy rozszerzeniu diety podczas karmienia piersią warto też wspominać. Prowadzisz również bloga? Tak. Blog nazywa się dietawciąży.pl. Ponieważ na co dzień współpracuję z kobietami w ciąży i wspieram je, uczę je, jak przygotować się do tego karmienia piersią i też jestem promotorem karmienia piersią, tak jak Agata, zresztą poznałyśmy się na tym samym kursie. Oprócz tego napisałam e-book na temat od tego, jak odżywiać się zdrowo w ciąży. E-book to seria w zasadzie e-booków, mamy pomysł na... I pod takim hasłem też można znaleźć Ciebie na Facebooku. Na mediach społecznościowych, dokładnie. Nie tylko na Facebooku, tak. Dobrze, oczywiście. Monika Lewandowska, z wykształcenia pedagog specjalny, z pasji fotograf, z miłości mama. To już żeśmy powiedzieli. Bardzo się cieszę, że to Ci przypadło do gustu, z miłości. Ty przede wszystkim fotografujesz mamy w ciąży, mamy karmiące. Obecnie tak. Obecnie tak? A co było wcześniej? Obecnie pracowałam jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ale od momentu, kiedy zostałam mamą, macierzyństwo zainspirowało mnie tak bardzo, że postanowiłam fotografować. I zaczęłam od dzieci, od swoich dzieci, później koleżanki dzieci, koleżanki w ciąży. I tak się potoczyło. I fotografia daje mi taką możliwość połączenia wszystkich moich pasji, nawet tego wykształcenia, nawet tej pedagogiki, tego podejścia do dzieci i różnych rzeczy, które do tej pory robiłam, w jedną całość. Więc szycie, rękodzieło, właśnie szyję ubranka też dla tych modeli, którym robię zdjęcia, więc to wszystko jest takim jakby złączeniem w jedno wszystkich moich pasji, takich umiejętności. No i to jest dla mnie coś takiego, czym mogę się dzielić z innymi. To nie jest coś dla mnie, ale uwielbiam sprawiać radość drugiemu człowiekowi, dać mu takie wspomnienie zatrzymane w kadrze. Skoro Paulina powiedziała, gdzie można ją znaleźć, to też powiedz, pod jakim hasłem Ciebie szukać w mediach społecznościowych. M. Lewandowska fotografia i na Facebooku, i na Instagramie można znaleźć. Przypomnijmy to jeszcze na koniec audycji. No i Agata Aleksandrowicz, to prowodyrka tego spotkania, to trzeba od razu powiedzieć, ale nie tylko tego spotkania, bo również wydarzenia, wokół którego rozmawiamy, będziemy rozmawiać o tym. No właśnie, to w zasadzie nie wiem, która funkcja jest taka najważniejsza twoja. No blogerka to trochę takie mocno ograniczające słowo, bo jednak robisz bardzo dużo również poza blogiem. No od tego się też zaczęło, że pisałam bloga. Pewnie już o tym mówiłam tyle razy, więc wszyscy wiedzą, że zaczęłam od bloga. Tak pomyślałam, że nikt nie pisze blogów o dzieciach i ja będę taką
wyjątkową osobą, która pisze o dzieciach bloga. Okazało się, że to nie jest tak, że nikt o tych dzieciach nie pisze, wręcz przeciwnie. Na szczęście to poszło w taką stronę zupełnie inną niż sobie zaplanowałam i mam bloga o karmieniu piersią i dzięki temu poznaję fantastycznych ludzi, z którymi współpracuję i robię różne szalone projekty. No i teraz w tym tygodniu karmienia piersią, który nadchodzi, też wymyśliłyśmy z dziewczynami fajne eventy, wydarzenia, które będą się działy. Już mam o nich opowiedzieć? Nie, ale znaczy tak, ale tak? Może zacznijmy najpierw od tego, znaczy hafija.pl, to jak hafija Państwo wpiszą w media społecznościowe, to znajdą Agatę. To jest ten moment, żeby sobie poklikać, posprawdzać, co dziewczyny robią na co dzień. I teraz tak, powiedzmy o tym tygodniu, Światowym Tygodniu Karmienia Piersią, bo to, co Wy robicie, jakby jest wpisane w polskie obchody tego tygodnia. Natomiast co to jest właściwie ten tydzień? To jest tydzień promujący karmień. No, to nie jest tak, że nagle wszystkie mamy karmią w tym tygodniu, a potem już nie. Nie, to nie jest tak, że my się tylko w tygodniu zbieramy i karmimy. Ten, w ogóle sierpień jest miesiącem karmienia piersią, a ten tydzień to jest taki tydzień obchodów na całym świecie. Tak jak powiedziałeś wcześniej w wstępie, jest tak, że my w Polsce obchodzimy wcześniej trochę ten tydzień, taki oficjalnie polski tydzień karmienia piersią, ale ponieważ na świecie obchodzi się w sierpniu, no to takie osoby, które się zajmują karmieniem piersią, takie jak my tutaj, obchodzą go drugi raz. Co ja uważam, że to jest super, bo powodów do obchodów nigdy nie jest za dużo. I ten międzynarodowy, światowy tydzień karmienia piersią to jest tydzień, który został ustanowiony w 1992 roku. No to szmat czasu już. Tak, przez World Alliance for Breastfeeding Action. To jest taka organizacja, która zrzesza te wszystkie organizacje, które zajmują się wspieraniem i promowaniem karmienia piersią. To Międzynarodowy Tydzień wspiera między innymi UNICEF, WHO, czyli takie bardzo znane, no takie największe autorytety, które no zajmują zdrowiem dzieci i dobrobytem dzieci. W związku z tym my w sierpniu również to obchodzimy w Polsce i można do nas dołączyć tak naprawdę w każdej chwili w tych obchodach. Mhm. Także zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby to zrobić. No i szykujemy parę fajnych rzeczy, które się wydarzą w tym tygodniu. No to powiedzmy o nich. Tutaj z Pauliną oraz z Moniką, która prowadzi Cebula po mieście Hula, zajmuje się gotowaniem i robieniem eventów związanych z gotowaniem dla dzieci, rodzin, ale nie tylko. Robimy śniadanie mam karmiących piersią i to jest takie śniadanie, gdzie my się spotkamy z mamami karmiącymi, z rodzinami podczas wspólnego śniadania, jak sama nazwa wskazuje. I będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warto karmić piersią, jak się odżywiać w czasie karmienia piersią, jak hodować sobie w domu na parapecie własne warzywa. I drugie wydarzenie, które szykujemy, to jest sesja fotograficzna w tym tygodniu karmienia piersią pod hasłem Karmienie piersią, uwierz w siebie. Leśne śniadanie, bo leśne śniadanie, to dodajmy jeszcze, jest w nazwie, ono się odbędzie w najbliższą sobotę. Gdzie można znaleźć jakieś informacje na ten temat? Można wejść na mój fanpage i tam w wydarzeniach jest leśne śniadanie. Mamy dwa dni temu dosłownie zwolniło nam się jedno miejsce, więc jeżeli ktoś chce się załapać, to jest jeszcze ostatnia szansa, żeby się zapisać. Mają Państwo 30 sekund, bo mi się teraz wszyscy rzucą i zawieszą Ci serwer. Można się zapisać, natomiast sesję już mamy pełną. Także do sesji już dołączyć nie można niestety, ale w przyszłym roku pewnie zorganizujemy po raz kolejny, także można obserwować nasze profile i tam będzie pewna informacja, że będzie też sesja. Rozumiem, że to jest światowy tydzień i Polska swoje obchody już zaliczyła, natomiast Wy się podłączacie też między innymi dlatego, że Ty prowadzisz fundację promocji karmienia piersią i fundacja również uczestniczy w tych światowych obchodach. Powiedz, jaka jest rola fundacji w tym? My? Drugi rok z rzędu to oficjalne hasło Światowego Tygodnia Karmienia Piersią przetłumaczyliśmy na język polski oficjalnie, tak żeby one na tej międzynarodowej stronie były dostępny logotyp z polskim hasłem przetłumaczonym. To niech ono wybrzmi z Twoich ust. Wsparcie dla rodziców, łatwiejsze karmienie piersią. No dobrze, to zaraz rozkładujemy może to hasło. Bo to są jakby dwa zdania, tak? Wsparcie dla rodziców i łatwiejsze karmienie piersią. Czy rzeczywiście karmienie piersią wymaga wsparcia? Jak można je ułatwić? O tym będziemy rozmawiać podczas dzisiejszego programu. Zapraszam do godziny 23. Ja się właśnie widzę, co się stało. No to rozkodujmy to hasło tygodnia. Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Wsparcie dla rodziców. Agato,
Ja chciałam, Marcin, powiedzieć, że to nie jest tak, że to są oderwane od siebie dwa hasła. No tak, są na plakacie. Tak, ale jedno tak naprawdę wynika z drugiego i jedno jest potrzebne do drugiego, żeby łatwiej było karmić piersią i żeby to karmienie piersią było dla kobiet czymś osiągalnym, to one muszą dostawać wsparcie. Myślę, że nawet jeżeli kobieta jest świetnie przygotowana, wie, co to jest karmienie piersią, wie, z czym się to je, to mimo wszystko, jeżeli nie ma wsparcia, to może jej się to karmienie piersią nie udać. I dokładnie o to chodzi w tym Międzynarodowym Tygodniu Karmienia Piersią i w tym haśle w tym roku. Że żeby kobieta mogła karmić piersią, żeby dzieci były karmione piersią, to tak naprawdę wszyscy wokół muszą się zaangażować do tego tematu. I tak chyba jest na plakacie, prawda? Bo tak go kojarzę. To muszą chyba Państwo po prostu sobie teraz znaleźć w internecie, a my będziemy próbowali to opisać wizualnie. Jest na nim obrys mamy karmiącej piersią, nad którą, czy wokół której jakby zbiera się całe społeczeństwo, tak go rozumiem. Interpretuję teraz w locie. Więc dobrze interpretuję. To się bardzo cieszę. I jak rozumiem, oni wszyscy są za tą matką, tak to jest na plakacie pokazane, że, ale są jakby skupieni na niej, bo to jest taki trójkąt, który spada od dołu w stronę mamy karmiącej piersią. Dokładnie tak. Ta mama karmiąca piersią, ona występuje we wszystkich logotypach w każdym roku, a w tym roku jest właśnie otoczona innymi osobami. I te inne osoby, to jaki jest zamysł Tygodnia Karmienia Piersią, jest taki, że to wsparcie musi być wielopoziomowe. Przede wszystkim trzeba ułatwiać obydwojgu rodzicom to karmienie piersią, włączyć ojców w to karmienie piersią, wspieranie tych matek w karmieniu piersią. Ponadto trzeba taką prowadzić politykę prorodzinną i taką politykę prokarmieniową, jeżeli chodzi o karmienie piersią, żeby mamy miały możliwość tego karmienia piersią. Bo nie wiem, czy wiesz, że to, że u nas w Polsce jest rok tego urlopu macierzyńskiego płatnego, że mama może być z dzieckiem wtedy przez ten cały rok w domu, to jest ewenement na skalę tak naprawdę światową. No wyobraź sobie, że na przykład w Stanach Zjednoczonych chyba w szóstym tygodniu muszą kobiety wracać do pracy. Więc w ogóle macierzyńskiego, jeszcze niepłatnego. Niepłatnego. Więc tak naprawdę one, żeby być z dzieckiem i karmić je piersią, to one muszą porzucić swoją karierę, swoją pracę, swoje zarobki. I to wcale nie jest proste, bo wiele kobiet po prostu wraca do pracy i nie karmi dziecka piersią, bądź nie karmi bezpośrednio z piersią, tylko tak naprawdę są uzależnione od odciągania tego mleka. I teraz ta właśnie polityka, która pomaga być rodzicom w domu z dzieckiem w tych pierwszych miesiącach, a matce w tym pierwszym roku, to, że to nie jest bezpłatny urlop, czyli mama nie musi się martwić o to, czy będzie ją stać na to, żeby to dziecko utrzymać i siebie i rodzinę, to jest bardzo istotne dlatego, żeby można było karmić piersią. Więc to jest kolejny element, który gdzieś tam musi się zadziać. Tak? Czyli to karmienie piersią musi po prostu być przez pracodawców również wspierane. I to całe środowisko mamy, to takie formalne i nieformalne, no może brzmi niezrozumiale, ale chodzi o to, że profesjonaliści, którzy zajmują się mamą i dzieckiem, i też osoby postronne, znajomi, mama, babcia, wujek, siostrzenica, koleżanka, żeby oni też wspierali tą mamę. Okazuje się, że jeżeli, to może dziwny przykład, ale rzeczywiście tak jest, że jak badania pokazują, że jeżeli mama ojca, czyli teściowa, ma nieciekawe zdanie na temat karmienia piersią, i kobieta bierze pod uwagę opinię teściowej na temat zajmowania się dzieckiem, to jest mniejsza szansa na udane karmienie piersią. Więc ja tu nie chcę, broń Boże, tutaj mówić, że teściowe są złe, absolutnie nie, ale to pokazuje skalę, jak bardzo jest wpływ zewnętrzny istotny w tym, żeby karmienie piersią się udało. To może zapytajmy Was właśnie. Ja mam takie poczucie, że właśnie ten temat tego tygodnia karmienia piersią to jest taki powrót do przeszłości. Kiedyś kobiety jak rodziły, to były otoczone właśnie najbliższą rodziną, były otoczone babciami, ciociami, tak. Te kobiety wszystkie wspierały, przyjmowały ten poród od początku, podczas porodu były i opiekowały się kobietą. Później kobieta nie musiała się niczym zajmować, tylko dzieckiem, więc miała czas na to, żeby właśnie karmić, bo w zasadzie to była jedyna możliwa opcja, jeśli chodzi o karmienie dziecka w przeszłości. I wracamy do takich korzeni. Mam takie poczucie. Moniko, masz jakieś refleksje na temat tego tematu, na temat wsparcia?
doświadczyłaś może tego wsparcia, albo właśnie zabrakło ci czegoś? Ja jako osoba, która uważam, że mam bardzo udane karmienie piersią, mogę powiedzieć, że wsparcie jest ważne, ale bardzo ważna jest silna wola, bo mogą być takie sytuacje, że tego wsparcia może naprawdę zabraknąć, ponieważ wokół nas są ludzie, którzy mają bardzo małą wiedzę na ten temat albo nie doświadczyły tego piękna karmienia piersią. Ale jeśli człowiek jest bardzo zdeterminowany i jest sam w tym wszystkim, też to się naprawdę może udać. Nie mówię, że ja byłam sama, bo cały czas od samego początku mam wsparcie mojego męża, co jest dla mnie najistotniejsze. Ale tak, żeby powiedzieć, w takim środowisku bliskiego otoczenia nie miałam kogoś, kto mógłby mnie aż tak bardzo tym zainspirować, aż tak bardzo mnie w tym wesprzeć. Mówię głównie o długim karmieniu piersią, bo początki wiadomo, no każdy tak wspiera, że fajnie i tak dalej, super, super, to jest fajna rzecz, ale później już z miesiąca na miesiąc już to wsparcie wygląda troszeczkę inaczej. I mogę powiedzieć, że czasami taka wewnętrzna determinacja i wystarczy naprawdę wsparcie jednej osoby może pomóc w udanym karmieniu piersią. Ja bym się jeszcze złapał tego, co powiedziałaś, że Polska jest jakimś ewenementem. Znaczy, taka świadomość tego, jak to jest ważne, rzeczywiście w naszym kraju jest taka no, wysoka. Ja myślę, że to w ogóle nie z tym urlopem macierzyńskim, to myślę, że zamysłem nie było to, żeby to karmienie piersią tam gdzieś, może by, oczywiście no tak, gdzieś tam było. Rozciągnąłem tak? To może za bardzo. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest ważne w tym temacie. Bo przecież my, jak mamy dziecko, które ma miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, to są malutkie dzieci. To są naprawdę takie po prostu niemowlęta małe. Pomyśleć o tym, że w takim wieku malutkie dziecko mama zostawia, żeby wrócić do pracy, to jest ciężkie dla kobiet, które mają dzieci roczne, półtora roczne, dwuletnie, a co dopiero takiego maluszka. Ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że my dodatkowo mamy różnego rodzaju takie ułatwienia, typu czas pracy możemy zmienić pod kątem tego, że karmimy właśnie piersią dziecko. Miejsce pracy, jeżeli na przykład pracujemy w takich warunkach, że pracujemy z jakimś materiałem biologicznym albo z chemią i to może zagrażać zdrowiu bądź naszemu bądź dziecka, no to wtedy nasz pracodawca ma obowiązek przenieść nas na inne miejsce, które tego zagrożenia nie stwarza, bądź też na ten czas karmienia zwolnić mamę z obowiązku wykonywania pracy w tym miejscu. Dlatego my również mamy takie, myślę, że bardzo dobre przepisy, prawne przepisy. I to pozwala, daje nam szansę, żeby to karmienie trwało dłużej. No niestety jest tak, że odciąganie mleka dla maluszka, dla małego dziecka tak, żeby jemu starczyło na przykład w okresie 6 miesięcy wyłącznego karmienia piersią, to jest naprawdę taka praca po prostu, pełna etatowa praca. Trzeba często ten pokarm odciągać, ten laktator musi być cały czas obok, to mleko gdzieś trzeba przechowywać, to mleko gdzieś trzeba trzymać, zamrażać, rozmrażać. To jest ogromna logistyka, ogromna. I my, jak wracamy do pracy w okolicach roku dziecka, no to dziecko już może jeść też inne rzeczy. W związku z tym ono nie będzie uzależnione tylko i wyłącznie od naszego pokarmu, od naszego odciągania. I mamy wracają po tym roku, czy półtora roku do pracy. Dziecko jest w jakiejś placówce z babcią i może jeść inne rzeczy, a jak wracamy, to mama może karmić piersią. Dlatego ja absolutnie nie zazdroszczę mamom, które rodzą dzieci w Stanach Zjednoczonych na przykład, że tam po prostu jest naprawdę źle. Tam jest naprawdę źle. I wiem, że mamy tam walczą bardzo intensywnie o to, żeby ten płatny urlop był. No ale ciężko jest, no ciężko. U nas jest całkiem dobrze, w tej kwestii jest całkiem dobrze. Jest, dobrze. 1-0 dla nas, jeżeli chodzi o walkę ze Stanami Zjednoczonymi. Nie, oczywiście jakby trzymamy kciuki, żeby się udało. Może Światowy Tydzień Karmienia Piersią jest też po to, żeby zwrócić uwagę na to, co jest nie tak. I tutaj zdecydowanie tak. Niech Stany Zjednoczone sobie poradzą z tym problemem. A za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego właściwie to jest takie ważne, dlaczego musimy o to walczyć, dlaczego to jest istotne, dlaczego karmienie piersią jest takie kluczowe dla prawidłowego rozwoju dziecka.